asortyment kwiatów. Na uwagę zasługuje fakt, że do podlewania roślin wykorzystuje się głównie wodę deszczową, a w razie potrzeby również wodę ze studni głębinowej. Surowcem energetycznym jest drewno pochodzące z własnej wycinki. Ważnym miejscem zbytu jest własne centrum ogrodnicze. Duża część produkcji trafia do Niemiec. Należy podkreślić, że laureat to nie tylko ogrodnik, ale historyk sztuki, architekt, restaurator, a nade wszystko wyjątkowy społecznik. Szanowni Państwo, laureatem 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku w kategorii ogrodnictwo zostaje zgłoszony przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Gorzowie Wielkopolskim, pan Wawrzyniec Zieliński, Wawrów, województwo lubuskie. Zapraszamy. Wawrzyniec Zieliński, Wawrów, województwo lubuskie. Kategoria ogrodnictwo, kolejny nasz laureat i kolejne złote jabłko, symbol konkursu już w rękach laureata. Drodzy Państwo, jabłko wręczone przez pana prezesa Waldemara Chomińskiego, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz teraz pan profesor Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Panowie w roli wręczających dzisiaj najważniejsze nagrody na 23. gali Rolnik Farmer Roku Warszawa 2017.